Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie produktowi do masażu, czyli produktowi krem do masażu. Zacznijmy może od tego, że jest to doskonałe uzupełnienie bardzo aktywnych preparatów, dzięki którym osiągamy konkretne efekty, ale nie możemy też zostawiać go tak całkiem na boku, ponieważ dzięki niemu jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, których za pomocą innych metod nie jesteśmy w stanie osiągnąć. I mówię tutaj o terapiach manualnych, masażach, rozmaitych metodach stymulacji, rozluźniania, napinania, czy także wpływania na struktury, które znajdują się pod skórą, czyli tam, gdzie mój model dzisiaj nie będzie nas prowadził, ponieważ jest to znacznie głębiej. Natomiast sam preparat został stworzony w taki sposób, aby nie tylko ułatwiać nam poślizg, czy gwarantować taką wygodę w trakcie tej pracy manualnej, ale też w taki sposób, aby dbać pielęgnacyjnie, pomocniczo, czy stymulująco na skórę i na skórę. Jakie będzie miał on właściwości? Przede wszystkim będą to właściwości nawilżające, barierotwórcze, uzupełniające niedobory, czyli znów dbamy tutaj o to, aby dzięki temu, że dobrze jest na wierzchu, mogło być też dobrze pod spodem. Ma właściwości odbudowujące barierę hydrolipidową, dzięki czemu zmniejsza się także transepidermalna ucieczka wody, skóra zostaje zmiękczona, odpowiednio nawilżona. Krem ma konsystencję, która pozwala na bardzo dobry poślizg, czyli nie musimy dokładać preparatu, a gwarantuje nam on bardzo długą i wygodną pracę. Umożliwia także penetrację składników aktywnych i z poprzednich preparatów oraz tych, które zostały zawieszone w kremie do masażu. Ma też właściwości silnie antyoksydacyjne i relaksacyjne, o czym za chwilkę powiem, mówiąc o składnikach aktywnych. Pierwszym ze składników, które chciałabym wymienić jako takim, który będzie wspierał właściwości rozluźniające mięśnie, takie relaksujące, poprawiające napięcie, dzięki czemu też działanie przeciw zmarszczkom mimicznym, które są, jak wiadomo, bardzo często powtarzaną sekwencją ruchów, która przy osłabieniu struktur skóry właściwej, a także odwodnieniu naskórka, staje się bardziej widoczna i utrwalona. Wspomnę tutaj w takim razie o argininie, L-arginina, znana nam dotychczasowo z bardzo wielu produktów, ponieważ wykorzystujemy ją dosyć często w składach. L-arginina zamienia się w skórze właściwej w mocznik, będzie więc idealnym humektantem, dzięki któremu utrzymujemy plastyczność i takie właściwości plastyczne skóry. L-arginina zamienia się także uczestniczy w syntezie keratyny i mocznika w warstwie naskórka oraz pośrednio wpływa na rozszerzenie kapilarów, czyli tych naczyń krwionośnych, które znajdują się najbliżej połączenia skórno-naskórkowego. Dzięki temu, że jest takim endogennym źródłem azotu, będzie powodowała, że nasza skóra będzie bardziej dotleniona, nie tylko dzięki temu, że sam masaż, rozszerzając naczynia krwionośne, dotleni nam skórę, ale będzie też wspomagała te działanie, potęgując i polepszając efekt właśnie dotlenienia. Jest aminokwasem niezbędnym dla naszego naskórka, dla skóry właściwej także, ale będzie miała świetne właściwości pośrednio i bezpośrednio nawilżające, a także wpływa łagodząco, kojąco i przyspiesza regenerację.
Drugim składnikiem, który obok argininy warty jest tutaj uwagi, jest glycated ECO, czyli jest to enzym, prekursor mukopolisacharydów, takich jak monomery i dimery kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy w tym kremie został zminiaturyzowany do małej wielkości cząsteczek. Dzięki temu ułatwione jest ich przenikanie przez warstwy naskórka i jak wiemy, kwas hialuronowy działa jak gąbka, czyli będzie nam tą wilgoć w skórze wiązał. Tutaj dlaczego ten kompleks został tak nazwany, ten glycated? Przede wszystkim dlatego, że jest to połączenie kwasu hialuronowego, ale także kompleksu lipidów, dzięki którym domykamy te nawilżenie i ograniczamy transepidermalną ucieczkę wody. Jest on także promotorem przenikania, dzięki temu będzie ułatwiał penetrację pozostałym składnikom aktywnym z preparatu, a takim składnikiem, który będzie tutaj jednym z kluczowych i którego warto wspomagać przenikalność, jest argirelina. Argirelina o działaniu bardzo podobnym do botoksu destabilizuje powstawanie synaptycznego kompleksu SNARE, czyli będzie wpływała bezpośrednio na osłabienie przekazywania impulsu nerwowo-mięśniowego, czyli wspomoże relaksację mięśni, dzięki czemu wypłycają nam się zmarszczki mimiczne, a w taki sposób zrelaksowany mięsień, nie powielając tak często skurczu, będzie wspierał odbudowę skóry właściwej, dzięki temu, że nie jest ona cały czas w tym samym miejscu zagniatana, czyli ma możliwość też do takiej autoregeneracji. W przeciwieństwie do botoksu, argirelina nie ma właściwości toksycznych i udowodniono także, że jest ona całkowicie przenikalna aż do skóry, przenikalna przez skórę właściwą i bez iniekcji ma właściwości właśnie osłabiające te połączenie synaptyczne. Zobaczcie więc, że mamy tutaj taki manualnie aplikowany botox-like składnik aktywny. Tak jeszcze o takich dwóch lub trzech składnikach, które będą nam wspierały wygląd skóry i jej właściwości do regeneracji, będzie tutaj na przykład olej słonecznikowy. Zawiera on aż 90% niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i tylko 10% kwasów tłuszczowych nasyconych, ale dzięki temu, że nie zostały one wyselekcjonowane, tylko został użyty cały olej słonecznikowy, korzystamy także z właściwości tokoferoli, naturalnych wosków, lecytyny czy karotenoidów. Będą one wpływały na uszczelnienie, uzupełnienie niedoborów, bo przecież bariera hydrolipidowa nie składa się, czy cement międzykomórkowy, wyłącznie z jednego rodzaju tłuszczu, ale z różnych mieszanych właśnie też między innymi wosków. Ma działanie wspomagające regenerację, dzięki temu, że uszczelnimy barierę, uzupełnimy niedobory, skóra sama jest w stanie o wiele lepiej sobie radzić. Natomiast tutaj też bogactwo kwasu linolowego, który przekształca się następnie do GLA, czyli kwasu gamma-linolenowego, będzie wspierało działanie przeciwzapalne i ta taka naturalna regeneracja, którą skóra jest w stanie sama przeprowadzić, wspierana właśnie tym rodzajem kwasu, który przekształca się następnie do kwasu arachidonowego, będzie miała o wiele efektywniejszy wymiar. Dlaczego? Kwas arachidonowy uczestniczy w tworzeniu eikozanoidów, hormonów tkankowych, takich miejscowych hormonów, co wspiera właściwości autonaprawcze i regenerujące, ale także będzie idealnym budulcem dla błon komórkowych. Zobaczcie więc, że jeżeli poprawimy hemotaksję i
te błony komórkowe polepszą swoją funkcjonalność, mamy świetny efekt przeciwstarzeniowy i przeciwzmarszczkowy. Dodatkowo bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych zapewnia nam świetne właściwości antyoksydacyjne, a żyjąc tak jak żyjemy teraz, czyli szybko i z dietą, najczęściej no taką naszą słowiańską, polską, czy taką odpowiadającą naszej szerokości geograficznej, rzadko uzupełniamy w odpowiedni sposób i odpowiedniej też jakości właśnie te kwasy tłuszczowe nienasycone. Mamy tutaj jeszcze mieszankę tokoferoli, tokoferyl, czyli witaminę E, która działa szczególnie dobrze antyoksydacyjnie i chroni nas przed szkodliwym działaniem promieniowania UV o różnych zakresach. Działa ona odżywczo, ochronnie, regenerująco i przeciwdziała peroksydacji lipidów. Tutaj jeszcze wspomagana olejem słonecznikowym, będzie to świetne połączenie. Mamy w składzie także pantenol. Pantenol ma właściwości wygładzające, nawilżające, czyli sprawi, że ta struktura skóry, no nie tylko po masażu, ale wiadomo, że też bezpośrednio po zabiegu, będzie gładsza, jędrniejsza, dzięki substancjom lipidowym bardziej sprężysta, znaczy bardziej może spoista i wygładzona, zregenerowana, a dzięki właściwościom tym nawilżającym, jak gąbeczka, stanie się bardziej plastyczna. Znając już wszystkie właściwości, zauważmy, że krem do masażu dzięki swoim aktywnym właściwościom będzie wspierał samą skórę, ale także będzie idealnym materiałem dla nas do terapii właśnie manualnych czy masaży. Wykorzystacie go w zabiegach bankietowych, w zabiegach anti-age, czyli przeciwstarzeniowych, i jest to produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Znajdziecie go w opakowaniu Airless, czyli takim, który zapobiega utlenianiu się i utrzymuje świetną jakość produktu przez cały okres trzymania go na półce. Jedna pompka na jeden zabieg. Jeżeli są to terapie manualne, które wymagają zmniejszonego poślizgu, dajemy wtedy do zabiegu pół takiej pompki. Co jeszcze mogłabym Wam o nim powiedzieć? Chyba tyle, żeby używać, cieszyć się właściwościami i oglądać pięknie wymodelowane twarze naszych klientów. Jeżeli chcemy po masażu na kremie nałożyć maskę w płacie, pamiętajcie o tym, że należy ten preparat zmyć ze względu na to, że chcemy jak najlepszej penetracji składników aktywnych z każdego produktu, więc tutaj poprzedzamy to promotorem przenikania w postaci płynu tonizującego, wykonujemy procedurę masażu czy innej miotonizacji i aplikujemy dalsze preparaty, czy koncentraty, czy maskę, czy tutaj w zależności od procedury w innych kombinacjach. Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiego zabiegu, z wykorzystaniem tego preparatu, zapraszam serdecznie do gabinetów współpracujących z marką Esken. Wam bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. A osobom zainteresowanym wprowadzeniem produktu do swojego gabinetu, te osoby zapraszam do kontaktu z dystrybutorami regionalnymi oraz na stronę internetową www.estgen.pl. Żegnam się z Wami na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.